właścicielem gospodarstwa rolnego położonego w gminie Brześć Kujawski. Posiadam opryskiwacz firmy Krukowia, który zakupiłem 2 lata temu. Jest to opryskiwacz Goliath Plus, pojemność zbiornika 3600 litrów, z czego posiada 200 jeszcze dodatkowych litrów na spienienie środka oraz około 500 litrów na płukanie zbiornika. Również w amortyzowaną oś, zaczep skrętny, jak i komputer Bravo 400S Seletron sterowany nawigacją GPS. Użytkuje właśnie około 120 hektarów. 2 lata temu zastanawialiśmy się nad kupnem opryskiwacza innych firm, jednak firma Krukowiak poszła 2 kroki do przodu. Z tego względu zaproponowała właśnie nawigację nowocześniejszą od konkurencyjnych firm, nawet zachodnich. Właśnie gospodarstwo przejąłem po rodzicach, które było powiększane już od 90 roku. Stopniowo z roku na rok hektarów przybywało. Seletron sprawdził się w 100%. Nie ma w ogóle nakładek, są ograniczone do minimum. Przez to zakup środków ochrony roślin również stał się bardziej ekonomiczny i bardziej efektywnie wykorzystywany. Jeżdżę i obserwuję belkę opryskiwacza i po prostu steruję tylko ciągnikiem. I dlatego też myślę właśnie, że nawigacja z tego względu w moim gospodarstwie sprawdziła się w 100%. Posiada również serwis na bardzo wysokim poziomie. Fachowcy w jasny i prosty sposób potrafią podczas uruchomienia wytłumaczyć zasadę działania i funkcjonowania nawigacji GPS. I głównie te 2 czynniki zadecydowały właśnie o tym, że zdecydowałem się nad wyborem właśnie tej marki opryskiwacza. To znaczy nawigacja typu Seletron, jak i właśnie dobry serwis na wysokim poziomie.